Chwila, zaproponowałaś Seanowi pracę w hotelu? To znaczy, że będzie przy tobie cały czas. Miałaś jakieś ukryte motywy? Cicho bądź. Co? Nie, dosłownie. Tylko mówię, że... O, super, to ten miły, udawany chłopak. I nie wiedzieć, czemu jest ubrany jak znak drogowy. Pomagam w ośrodku rozrywki. Masz dwa etaty? Tak, mam kwalifikacje. Przyjdź jutro, to zobaczysz, możemy się powspinać. Sama nie wiem, Ben. O, to mój młodszy brat Ethan. Ogląda moje wspaniałe życie i jest waszym fanem. Serio? Najbardziej lubię Kaylee. Nie słuchaj go, robi sobie żarty. To ciebie lubi. Tutaj ma pan. To ty lubisz ją najbardziej. To co, jutro rano o 9? Tak. Długa ta przerwa, a ty już umawiasz się na randki. To nie jest randka. A brzmiało jak randka? Przepraszam, że tak długo mnie nie było i wiem, że wszystko na ciebie zwalam. Odwołam to spotkanie i skupię się tylko na hotelu. Obiecuję. To źle, że zaproponowałam Seanowi pracę tutaj na pół etatu? Co zrobiłaś? Serio? Niedługo ma zawody rowerowe i bardzo potrzebuje kasy. Skaj. Dobrze, że zaproponowałaś mu pracę. Przyda nam się dodatkowa pomoc. Tak? Dlaczego? To nic wielkiego. Ale zdecydowałem, że opuszczę Gwiazdę Polarną.